Cześć, Pęko. Ej. Ajajaj. Dzisiaj hala nam urosła jak w... Niech pomieszczają, wiesz? Cześć. O, idzie? Dobra, idę. Ja. Co to masz taką siłę na urosłowę? Co najczęściej jest w takiej lodówce? Nawodnienie dla nich piłkarzy. Zatoniki, woda, trochę lodu. Jest coś może wzmacniającego, jakiś cukier czasami? Tak, i w zatonikach mamy cukier. Jeszcze w apteczce mamy różne jakieś żele energetyczne. Także sił nie zabraknie. Czy dozwolone stosowanie kofeiny w dużych dawkach piłkarzy? Do meczu tak. Nie ma problemu. A często to stosujecie? Znaczy ci, co potrzebują, to według własnego uznania. To mamy pod ręką i zawsze mogą skorzystać. I nie ma przeciwwskazań. Jak tam się Michał? No, bojowo no. Musimy wygrać dzisiaj. Będzie dobrze, że wygramy. Była to dość dziwna w sumie pierwsza połowa, bo więcej piłkę prowadzili zawodnicy Stali, więc my wykorzystaliśmy dwie z trzech sytuacji i całe szczęście, że je wykorzystaliśmy, bo w kilku przypadkach Stal była groźna. Fero tam ratował dwukrotnie nasz zespół, raz piłka trafiła do siatki, ale był spalony na całe szczęście. No nic, no liczymy, że utrzymamy dobrą grę w drugiej części i dowieziemy te trzy punkty do końca. Jak tam się grał w pierwszej połowie? Dobrze, oby tak dalej. I żebyśmy wygrali najważniejsze. Dzięki. Dzięki. Ale patrzymy na...